0104. Cześć kochani, to ja Wojtek Pietraszek. Pokazuję wam kolejny pas firmy Morenzo. No po prostu, to co ja czuję odnośnie tych pasów, to po prostu to jest masakryczne po prostu podniecenie. No dobra, model 06-104. Tak się nazywa. To jest seria Old. Skóra naturalna oczywiście. Bydlęca, zwierzęca. Do każdego paska jeszcze dostajemy taki breloczek. Fajny breloczek. Dobra, teraz patrzmy na ten pasek. Seria Old, właśnie, czyli jakby takie staro wyglądające, można powiedzieć, paski. Mamy tutaj wzory. Jakim sposobem to już, to dokładnie nie wiem, jak to jest zrobione. W każdym razie efekt jest naprawdę rewelacyjny, ponieważ no, tutaj powierzchnia cała jest błyszcząca. Więc to nie jest jakieś takie matowe, to jest fajnie, błyszczy się. Pachnie skórą, no super pachnie. Regulacja. Też mamy tutaj cztery dziurki. Tak, cztery, dobrze mówię, cztery. Cztery dziurki tutaj na gitarę. Oczywiście można sobie zwiększyć tą liczbę, robić samemu, ale to jest i tak wystarczająco, no ponieważ tutaj jest zrobione teraz tak, że jest przewleczone przez całość, przez wszystkie te otwory, które też mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, albo raz, dwa, trzy, cztery generalnie duże otwory, które możemy też regulować, prawda, bo mamy tutaj jeszcze taki zaczep. Wszystko to można wyjąć i sobie przekręcić. W całej okazałości pas wygląda o właśnie tak, ładnie. Logo Morenzo jest tutaj. Drugie logo Morenzo jest tutaj. Wszystko naprawdę fajnie wygląda. No, trzeba przyznać, że ta polska firma zadziwia mnie i to bardzo, bardzo pozytywnie. Więc no, po prostu jestem pod wrażeniem. No ale tutaj zobaczmy, tu jeszcze jest logo tego. No oczywiście jak sobie zakładamy gitarkę, no to wtedy generalnie tutaj miałbym teraz fajnie, gdyby dać tutaj, to było idealne, to byłoby super wysoko. Więc każdy byłby zadowolony z takiej wysokości, jeśli ktoś lubi wysoko grać. No i tak to by się prezentowało generalnie u nas na piersi naszej. Ewentualnie troszeczkę to może być przesunięte. W każdym razie fajnie widać te wzory z tyłu. Z tyłu też bardzo, bardzo fajne. Także no po prostu produkty godne polecenia. Zastanówcie się nad tymi pasami. Muszę jeszcze zaznaczyć, że szerokość tego paska jest naprawdę tak optymalna, że po prostu bardzo dobrze się gra. Po prostu im cieńsze byłoby, tym bardziej się wpija w ramię, a więc tutaj szerokie i grube, no bo tutaj jest podwójna skóra.